Po długiej przerwie i tak teraz była długa przerwa. Przerwa była spowodowana, jak już widzicie, dużymi zmianami. Na pewno już zauważyliście, że ścięłam włosy i jest to taka dosyć diametralna zmiana. Jednak zależało mi na tym, żeby po prostu pozbyć się tych wszystkich spalonych, zniszczonych włosów i już wrócić do swojego naturalnego koloru. A i też nie chciało mi się, wiecie, im się dłuższe włosy ma, tym bardziej trzeba o nie dbać, kombinować ze tymi wszystkimi odżywkami, a ja to taka kosmetyczna za bardzo nie jestem. Bardziej jestem skierowana ku takiej, wiecie, dbaniu drogą naturalną. O, może tak, zbrakowało mi tego słowa. A wracając do zmiany, bardzo dużo zmian jest teraz w moim życiu, bo to nie tylko zmiany w fryzurze. Zmiana fryzury miała być po prostu takim jakby kropką nad i tych wszystkich zmian, że nie tylko nowa praca, nowe mieszkanie, nowa ja, ale tak aktualnie jestem na wypowiedzeniu. Postanowiłam jednak zadbać o swoje zdrowie i jednak poszukać sobie innej pracy, lżejszej, bo jednak praca w handlu to wykańcza człowieka i psychicznie, i przede wszystkim fizycznie, zwłaszcza mój kręgosłup od dłuższego czasu. Tak jak już Wam wcześniej wspominałam, miałam ogromne problemy z barkiem. I tutaj jest kolejna zmiana, może nie tyle zmiana, na pewno nie będzie to jedna zmiana, na pewno nie będę zamykała kanału, niemniej będzie się pojawiać na nim więcej treści bardziej vlogowych, lifestyle'owych, bo niestety za każdym razem, kiedy chwycę tamborek, wracają moje problemy z barkiem. Więc na tą chwilę, i to będzie bardziej dłuższa chwila, muszę swoje hafciarstwo odłożyć na bok. No nie ukrywam, że jest to dla mnie akurat no, trudna decyzja, no, ale tutaj jakby nie mam jakiejś w ogóle pola manewru, bo za każdym razem, kiedy mówię, no, to jak mówię, biorę tamborek, wracają bóle i nie jestem w stanie w ogóle później normalnie funkcjonować. Jest to trudna decyzja, no ale no, nie ukrywam, rękodzielnictwo jest w moim życiu od 5, może 6 roku życia. Jest jakby częścią mnie. No coś tam na pewno będę, może coś będę szyła, bo ja też za szyciem jestem. Może coś chwilami usiądę do biblioteki i Wam pokażę, ale to muszę bardzo spokojnie, bo jednak no tutaj zdrowie jest no jakby ważniejsze. Niemniej mam nadzieję, że mimo tych zmian będziecie mnie odwiedzać. Mimo zmiany tematyki myślę, że na pewno coś znajdziecie ciekawego na moim kanale. Przynajmniej ja będę się starała w taki sposób nagrywać filmy. Mimo jednak, że nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia i wielkich umiejętności, to jednak liczę, że zostaniecie ze mną. Korzystając z ładnej pogody, postanowiłam przenieść się troszeczkę na balkon i porobić porządków na swojej karcie pamięci w aparacie, bo miałam już tak zawalone, że nawet jak coś próbowałam nagrać, coś na kanał, to stale wyskakiwały mi komunikaty, że mam mało miejsca, więc teraz dla odmiany jestem na balkonie. Odnosząc się do Waszych pytań, które otrzymuję, nie jestem jeszcze umeblowana, jeszcze jest wiele rzeczy, które muszę tutaj skończyć. Na pewno muszę jeszcze to lustro powiesić w przedpokoju, ponieważ nadal stoi na ziemi. No i tak wiecie, no na razie duży pokój mam w połowie urządzony, ale to na razie muszę się powstrzymać i znaleźć pracę. Jak już znajdę pracę, myślę, że będzie lepiej.
Wtedy będę mogła już sobie tutaj trochę poszaleć, też chcę troszeczkę ponadpłacać kredytu, bo jest to dla mnie jakby taki priorytet. No i chciałabym realizować jakieś swoje plany, jakieś swoje marzenia. Nadal myślę o podróży do Hiszpanii. No w tym roku no niestety, ale będę musiała te plany sobie odłożyć. No a potem zobaczymy. Troszkę dobija mnie takie siedzenie w domu, ale całe szczęście już niedługo kończę zwolnienie, bo zaczynam długi i zaległy urlop, więc też będę musiała się troszeczkę wziąć za siebie, bo teraz jak siedziałam w domu, no to zaczynam się już nie mieścić w swoje dżinsy, a jednak idzie lato, a w zasadzie już pomalutku, w zasadzie już jest. Dzisiaj mamy ponad 20 stopni, więc no już tak pomalutku trzeba coś myśleć, żeby wejść w swoje letnie ubrania. A poza tym ja też nie jestem przyzwyczajona, żeby tak siedzieć non-stop w domu. Znaczy może nie siedzę tak non-stop w domu, bo jednak wolno mi chodzić. Zresztą mam zalecenia od lekarza, że ja muszę się ruszać. No ale wiecie, nie wiem jak niektóre instytucje by mogły to potraktować. Więc dla bezpieczeństwa po prostu siedzę w domu, dochodzę do siebie i mam zestaw ćwiczeń jedynie od rehabilitanta, ale tak powiem Wam szczerze, że jakoś tak te ćwiczenia, nie wiem, może źle wykonuję, ale nie przynoszą mi rezultatu. Aż jak widzę, że coś nie przynosi mi rezultatu, to nie mam zbytnio motywacji do wykonywania tego, więc przyznaję się że tutaj, że no tak średnio mi to idzie. A poza tym ja bardzo lubię ruch na świeżym powietrzu. Mieszkam akurat w takim miejscu, gdzie jest mnóstwo jakichś fajnych ścieżek rowerowych, ścieżek takich leśnych, mnóstwo lasów, parków, więc jest tutaj co robić. Więc tym bardziej dobija mnie to siedzenie w domu przy tak pięknej pogodzie. To chciałabym sobie iść, wyjść pobiegać, pojeździć na rowerze, cokolwiek. A tak, to jestem tak uwięziona trochę w domu. Ostatnio bardzo dużo czasu spędzam na balkonie. Nie mam balkonu jeszcze też, tak wiecie, uorganizowanego, umeblowanego, ale myślę, że z czasem wszystko przyjdzie. Ostatnio bardzo wiele czasu poświęcam roślinom. I tak. I mam sporo roślin takich. To są akurat mieszanki kwiatowe. Tak. Nie wiem, czy coś z nich będzie, bo tak. Te, nie wiem dlaczego, tak mi jakoś zmarniały. Może dlatego też jestem, nie jestem doświadczonym tutaj ogrodnikiem. Mój aloes. Nie mam pojęcia, co się z nim stało, bo był przepiękny. Chyba mu nie służy tutejsze powietrze tak samo. Ten sukulent coś też mi marnieje. Za to jestem zdziwiona, bo moje drzewko szczęścia, które dostałam od mamy, przez praktycznie całą zimę mi strasznie marniał. Zobaczcie, co się zrobiło z liściami. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Czy złapię ostrość, widzicie? Te końcówki, nie wiem, co się z nimi działo, ale zaczął odbijać. I pięknie się wybarwia. No i moja palma. Palma Madagaskaru. Też coś tutaj nie bardzo jej odpowiada. Bo zaczęło mi liście czernieć. Nie wiem, czy to jest jakaś może choroba, czy nie wiem co to. No i tradycyjnie właśnie sprzątałam balkon i patrzę, że kolejne plamy się pojawiają. Aktualnie, jak zapewne słyszeliście, nad Polską jest ta chmura pyłu nad Sahary, więc kilka razy dziennie no, szoruję ten balkon i zobaczcie, no, to jest po prostu jakiś dramat. Także mam nadzieję, że już niedługo ta chmura pójdzie i będzie jakiś taki
będzie spokój. Wysiałam sobie jeszcze, słuchajcie, sztaf, który no niestety nie wiem dlaczego, ale mi nie wszedł. Myślę, że jest może też spowodowane, że zmieniałam ziemię. Akurat nie dostałam tej, co zazwyczaj używałam i tak myślę, że może to być spowodowane. Dobrze, że wzięłam tylko mały worek. No szkoda, bo ja bardzo lubię sztaw, zresztą bardzo lubię, najbardziej lubię zupę sztawiową, no ale no niestety. Mam nadzieję, że moje truskawki mi wzejdą. Pierwszy raz w ogóle sadzę takie rzeczy, ponieważ nigdy nie... Jedyne moje rośliny, jakie przeżywały u mnie w domu, to były sukulenty i kaktusy. Nie czuję się jakąś wielką ogrodniczką, więc to wszystko, co mam na balkonie, jest to moje takie pierwsze nieśmiałe kroczki, takie ogrodnicze. Na pewno będę Wam więcej pokazywała, bo jeszcze mam zamiar wysiać melisę, bo uwielbiam melisę. Ja bym mogła melisę pić non-stop. I na pewno bym chciała sobie jeszcze szczypiorek wysiać, bo ja akurat bardzo lubię szczypiorek, a ostatnio zirytowałam się, bo poszłam do sklepu i nie dostałam. Poszłam do drugiego, również nie dostałam. Poszłam do trzeciego, również nie dostałam. Ale zauważyłam, że są nasionka, więc no, popróbuję z nasionkami. Tylko, że muszę kupić ziemię, bo tamten worek już mi się skończył. Kupiłam tamten mniejszy. Właśnie do tego szczaw mi nie wszedł, więc ja po prostu tą ziemię wywalę, bo nie chcę ryzykować. A akurat ziemie nie są drogie, więc popróbuję z inną ziemią. Bo trochę szkoda było mi tych truskawek. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają, bo mam je na balkonie. Kupiłam dwie sadzonki truskawek. I kiedy je kupowałam, one były jednakowej wielkości. A ta nie rośnie mi wcale, ta mniejsza. A ta ma, zobaczcie, kolejne wielkie pączki. No ale niestety ma malutko owocu. Ale będę miała własne truskawki. Ta z kolei, zobaczcie ile ona ma. A ja uwielbiam truskawki. No, i tutaj mamy pomidorka i zabawna historia jest z nim, ponieważ posiałam kiedyś, znaczy kiedyś, jakiś czas temu też jakąś mieszankę kwiatową i ona mi nie wzrosła. I do tej ziemi dodałam jeszcze nowej ziemi i posadziłam tego pomidorka. No i zobaczcie, w nowej ziemi ta mieszanka, te kwiatki mi wypuszczają, więc pomidorek będzie miał towarzystwo. No i na tą chwilę będę już pomalutku kończyła swój dosyć długi wywód. Mam nadzieję, że odpowiadają Wam takie filmiki i nie zostawicie mnie, będziecie cały czas ze mną. Bardzo cieszę się, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że mimo takich dosyć gwałtownych zmian i w moim życiu, i na kanale, że jednak będziecie mi towarzyszyć i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Przede wszystkim za każde miłe słowo. Także bardzo Wam dziękuję. No i zaczynamy weekend, także życzę Wam przede wszystkim słonecznej pogody, no i dużo wolnego czasu. Spędźcie go jak tylko sobie chcecie, wymarzonej aktywności z wymarzonymi ludźmi i miłych chwil. Do zobaczenia.